No, proszę zobaczyć. Najpierw była czwórka... Licealista Jarek Zając jest zdenerwowany. Andrzej Lesicki wezwał do szkoły jego mamę, bo chłopak opuścił się w nauce i ma już kilka jedynek z fizyki. Lekcje dokształcające, no ale ja mam wrażenie, że ty czasem niczego nie rozumiesz. Nie, on rozumie, tylko po prostu się nie przykłada. Mhm. No, spotkaliśmy się tutaj po to, żeby tobie pomóc, tak? Ja bym mu pomogła. Zafundowałabym mu korepetycję, ale jeżeli on się nie chce uczyć, to to jest bez sensu. No co, Jarek, ty się nie chcesz uczyć? Chcę. Ja naprawdę dzisiaj umiałem, tylko się trochę zamyśliłem i jak pan profesor mnie zapytał, to miałem pustkę w głowie. No takie rzeczy się zdarzają. To umówmy się w ten sposób. Hmm? Przygotujesz się na następną lekcję, ja cię przepytam i poprawisz tę jedynkę. No powiedz dziękuję. Dziękuję. No dobrze, nie ma za co. W razie czego jestem do dyspozycji. Dobrze. Ja oczywiście przypilnuję, żeby on się do tego przyłożył. Do widzenia, dziękuję bardzo. Jarek widzi, że mama jest zła. Czuje, że znów będzie miała do niego pretensje. Na lekcjach masz myśleć o nauce, rozumiesz? Wiesz co, mama, super, dzięki za wsparcie. Czego ode mnie oczekiwałeś? Że cię poklepię po plecach? Myślisz, że ja mam czas, żeby tutaj przyjeżdżać i świecić za ciebie oczami? Lesicki chociaż chciał mi pomóc, a ty uważasz mnie za lenia. Słuchaj, dobrze, spójrz mi w oczy i powiedz, że dużo się uczyłeś, że ciężko pracowałeś, a mimo to dostałeś te dwie jedynki z fizyki. No proszę. Ja właśnie. Cześć, kochany. Coś się stało? Twój brat jak zwykle ma problemy. Jak zwykle. Mama, a wiesz, że ostatnio Jarek mi pomógł w projekcie, w którym dostałem piątkę? Wspaniale, bardzo się cieszę. Widzisz? Twój młodszy brat bardziej się przekłada do nauki niż ty. Ale, mama, chodziło mi o to, że Jarek mi pomógł. Kochany jesteś. Młody, nie warto. Naprawdę. Dobrze, słuchajcie, ja muszę lecieć, uważaj na siebie. A ty się zachowuj. Bardzo cię o to proszę. Chodź, młody. Muszę być ostra dla Jarka. On jest naprawdę bardzo podobny do swojego ojca. Też chciałby mieć wszystko bez wysiłku. Ale ja nie pozwolę na to, żeby mój syn skończył tak, jak były mąż.